hali Millennium w Rawie Mazowieckiej odbył się coroczny turniej Rawa Cup 2018. Zawody zorganizowane wspólnie przez Rawski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców Tylko Widzew oraz Urząd Miasta Rawa Mazowiecka obfitowały w wiele sportowych emocji. Do walki o puchar przystąpiło 18 zespołów podzielonych na 4 grupy. Najlepszymi drużynami okazała się ekipa RTS-u Regnów. Drugie miejsce zajął widzewski Cieląc 3, a podium uzupełnił zespół Red Army. Łódzki klub reprezentowali m.in. piłkarze Marcin Kozłowski oraz Marcin Pienkowski. Obaj postanowili tym razem sprawdzić się w roli sędziów. Rawa Mazowiecka z Widzewem od dziecka, tak? Taki slogan słyszałem już od dawna i dzisiaj też on się wiele razy powtarza. Z wielką przyjemnością tu przyjechałem, nie jest to pierwszy raz, kiedy jestem w Rawie Mazowieckiej, bo bardzo często bywałem na turniejach, tylko bardziej w lato na Orliku rozgrywanym. Więc wiem, że tutaj jest dość spora ilość fanów Widzewa, więc przyjazd tutaj naprawdę to jest wielka przyjemność. Marcin, wcieliłeś się w nietypową rolę. Często sędziujesz mecze? No nie, często nie. Może sędzia ze mnie niezbyt dobry, ale myślę, że tutaj nikt nie narzeka. Chłopaki zagrali bardzo fair play. Zaraz będzie finał, więc też mam nadzieję, że go posędziuję i dobrze się wywiążę w swojej roli. Marcin, jakbyś mógł powiedzieć młodym chłopakom tutaj w Rawie Mazowieckiej, jak zaczynała się przygoda z piłką Marcina Kozłowskiego? Pamiętam, że miałem wtedy 6 lat, tak? Tata zobaczył ogłoszenie w gazecie, że jest nabór do mojego rocznika w klubie Widzew, a że on po prostu od małego, no może nie od małego, ale od tych młodzieńczych swoich lat, tak? Chodził na te mecze i po prostu był widzewiakiem, to zabrał mnie. No i tak się zaczęła moja przygoda, tak? Można powiedzieć od juniora do tych zespołów seniorskich, ekstraklasowych, czy pierwsza liga, czy teraz jestem w trzeciej lidze. Po prostu od najmłodszych lat się piłem cały czas w górę i mam nadzieję, że w tym klubie zostanę jeszcze bardzo długo. Marcin, żeby być widzewiakiem i grać w tym klubie, czasami trzeba być naprawdę upartym. Trzeba być upartym, bo wiadomo, że teraz jest trochę inaczej, ale wcześniej bycie wychowankiem nie było takie super, bo po prostu wychowanek jest, nigdy nie odejdzie, więc traktuje się go tak trochę z przymrużeniem oka. Więc na pewno trzeba dążyć do swojego, nigdy się nie poddawać mimo upadków, mimo tych słabych chwil. Zawsze trzeba mieć głowę do góry i wiedzieć, co się chce osiągnąć, tak? Ja wiem, że jeszcze dużo przede mną, ale cieszę się, że jestem w tym miejscu i w tym klubie. Zapraszam wszystkich kibiców z Rawy Mazowieckiej na nasze wiosenne mecze. Mam nadzieję, że wasz doping pomoże, jakiś golpad pomoże w awansie do drugiej ligi. Tymczasem hasło Rawa Mazowiecka z Widzewem od dziecka jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu. Projekt w budżecie obywatelskim o takiej nazwie wygrał w tym roku, zbierając ponad 1000 głosów. Projekt jest skierowany do 2000 dzieci i młodzieży z terenu miasta, m.in. szkół podstawowych. W nich odbędą się spotkania z piłkarzami Widzewa. Ponadto zorganizowane zostaną wyjazdy dzieci i młodzieży na mecze rozgrywane w sercu Łodzi. To pierwszy taki projekt w naszym województwie.